To jeszcze nie dyscyplina olimpijska, ale już ma swoją olimpiadę. Stolicą polskiego skata są Katowice. To tutaj 300 zawodników z całej Europy po raz pierwszy rozdaje karty w turnieju. Wśród graczy wielokrotny mistrz świata pochodzący z Niemiec, a także gracze polskiego związku skata. Gramy 15 serii na olimpiadzie, czyli 15 serii po 48 rozdań. Czas na serię to jest 2 godziny. I oczywiście po każdej serii będzie aktualizowana klasyfikacja. Gramy systemem indywidualnym, drużynowym, tandemowym, czyli dwóch szkaciorzy mówiąc ogólnie, oraz mixed, czyli kobieta-mężczyzna. Bez względu jakim systemem toczą się rozgrywki, najwięcej pracy będą mieli 3 sędziowie, a przepis na sukces, choć jest jasny, to będzie raczej trudny do zrealizowania. 30% zależy od umiejętności zawodnika, 30% od szczęścia, a 40% jak karta idzie. Bo jak karta nie idzie, to może być pani mistrzem świata, nie kopcie sobie pani. Każdy zawodnik ma swoją rację i musi niekiedy sędzia rozstrzygnąć, czy ma rację, czy nie ma rację, według przepisów, nie? Bo to jest dużo szkaciorzy, co kiedyś grali w autobusach, na kopalniach, to były całkiem inne zasady gry tak zwane. A teraz jest dobrze, bo to jest normalizowane. Skat rozwija logiczne myślenie, a także pomaga myśleć matematycznie. Polski Związek Skata w tym roku obchodzi swoje 40-lecie. Z tej okazji planuje przygotowanie programu komputerowego do nauki gry, który mógłby być wykorzystywany nawet w polskich szkołach.